Wystawa w ośrodku Cypriana Kamila Norwida jest moją pierwszą wystawą po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest moją pracą dyplomową. Wydaje mi się być na dzień dzisiejszy zwieńczeniem moich wszystkich możliwości, a równocześnie jest otwarcie mojej drogi na przyszłość. Moja wystawa jest cyklem martwych natur. Przedmioty, jakie znajdują się na moich obrazach, są znane każdemu z nas, są przedmiotami codziennego użytku, wydają się zwyczajne. I właśnie w tej zwyczajności poszukuję prostoty, czegoś wyjątkowego, światła, koloru, światła w cieniu, cienia w świetle. To jest poszukiwanie czegoś wyjątkowego w rzeczach prostych. W świecie, w którym jest teraz chaos, zamieszanie. I myślę, że w takim właśnie świecie powinniśmy odnaleźć ciszę, spokój. Czyli to, co właśnie starałam się namalować w każdej mojej martwej naturze. Uważam, że martwa natura jest pierwszym etapem, który każdy artysta powinien pokonać, żeby przejść do kolejnych etapów abstrakcji czy innych w ogóle technik, nie tylko olejnych, ponieważ osiąga wtedy świadomość, umiejętność pewnego postrzegania, obrazowania rzeczy właśnie realistycznych, naturalnych, uczenie się obserwowania, patrzenia, malowania z oka. Dzięki temu każdy artysta nabiera pewnego doświadczenia i pewnych umiejętności, które można wykorzystać do abstrakcji. Bardzo możliwe, że w pewnym momencie przekroczę tą granicę realizmu, naturalizmu, wkraczając w sfery może jakiejś abstrakcji, albo przynajmniej innych rozwiązań, innych pomysłów, niekoniecznie związanych z naturą. Wszystko jeszcze jest przede mną, bo teraz dopiero otwiera się prawdziwa moja droga artysty po szkole. Z młodzieżą, która działa w klubie młodego wolontariusza Podaj Dłoń, kwestujemy na rzecz hospicjum Świętego Łazarza. Ludzie, którzy tam się znajdują, potrzebują wsparcia, by mieć właściwą opiekę. Dlatego młodzi ludzie stoją i kwestują przed kościołem na ulicy Ludźmierskiej. Warte podkreślenia jest to, że parafianie tutaj są bardzo hojni, bardzo sympatyczni i wrzucają bardzo często niewielkie datki, ale dużo znaczące dla hospicjum. Największym inicjatorami są dzieci, które bardzo się cieszą, kiedy dostaną ten kwiat nadziei, tego żółtego żonkila. Ważne jest to, że wiele mówi się o obojętności, o braku wrażliwości na drugiego człowieka. Tak nie jest. Nowochódzka młodzież ma wspaniałe ideały i należy to podkreślać. Takimi wspaniałymi ideałami jest działalność wolontaryjna. Dzień dobry, prowadzimy kwestę na rzecz hospicjum Świętego Łazarza. Zapraszam do udziału. Młodzi ludzie momentami czuli zaniepokojenie, jak to będzie, kiedy staną przed kościołem, w jaki sposób mają prosić o datki. Patrząc na moją otwartą postawę, niejednokrotnie podkreślali, że dodawałam im właśnie tego impulsu, tego motoru, który pokazywał, jak należy to zbierać. Mimo uciekających lat, ciągle czuję się młoda, pełna entuzjazmu i mogę powiedzieć, że pięknie jest pomagać, dlatego też uczę dzieci pomagania innym. Dobro rodzi dobro, w związku z tym najważniejsza jest ta iskierka, która potem przeradza się w duży płomień i aktywność młodych ludzi na rzecz innych. Słuchajcie, moje drogie, teraz jest przerwa, jeżeli chodzi o mszę, także bardzo serdecznie Wam dziękuję za dotychczasową kwestę i proszę o jeszcze. Formuła pokazów festiwalowych jest dosyć otwarta. Świadczy się o tym może chociażby pokaz Ucho na Świat. Były zaprezentowane dźwięki. Dźwięki lotniska, dźwięki targów, bazarów. Uczestnicy festiwalu dostali za zadanie zamknąć oczy, skupić się i słuchać, i próbować sobie wyobrazić te wszystkie miejsca. Niesamowite wrażenia, zaangażowanie kolejnego zmysłu, oprócz zmysłu wzroku.
Pocztówka dźwiękowa to jest super pamiątka z podróży dla naszych przyjaciół. Można ją przywieźć w każdej ilości, nie płacąc słania w bagażu. Główna część festiwalu to pokazy i spotkania z podróżnikami. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in. Polskę wielu kultur. Takie pokazy robimy rzadko kiedy pokazujemy Polskę, z tego względu, że mało kto podróżuje po Polsce i pokazuje fajne zdjęcia. Wybraliśmy się też na Antarktydę, to kolejne miejsce, nietypowe miejsce i rzadko odwiedzane przez turystów. Czy na Antarktydzie wszyscy noszą brody? Nie wszyscy. Większość naszych koleżanek nie nosiła żadnego. Mamy kilka godzin światła słonecznego, ale to słońce wstaje u nas o 10.30 albo 11.00, czyli to jest bardzo przyzwoita pora na wschód słońca. To jest jedyne miejsce na świecie, w którym ja wschody słońca oglądam. Janek Mele opowiadał młodym i starszym podróżnikom, że podróżować może każdy niezależnie od problemów fizycznych czy problemów związanych z chorobami społecznymi, takimi jak chociażby cukrzyca. Tak naprawdę wszystko jest kwestią organizacji, odpowiedniego przygotowania i wiedzy na temat tego, jak to właśnie zrobić. Janek Mele jest dla wszystkich podróżników czy też osób po prostu podróżujących takim świetnym, żywym przykładem tego, że podróże można realizować bez jakichkolwiek wyrzeczeń. Zaczynał razem z Markiem Kamińskim, biegun we dwóch, niesamowita przygoda. Teraz Janek realizuje swoje własne wyprawy i właśnie dzisiaj pokazuje relacje z wyprawy wspinaczkowej w USA, gdzie wspiął się na El Capitan. Fenomenalne zdjęcia, fenomenalna przygoda i przede wszystkim przykład dla wszystkich, że jeżeli się chce, to można zrobić w zasadzie wszystko.